Cześć, witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam kilka słów o nożu Frostsmora. Nóż ten chciałem zrecenzować dlatego, że jest to mój stary, wierny druh. Jest ze mną ten nożyk około 15 lat, albo i więcej. Nie jestem w stanie tego dokładnie określić. Dostałem go kiedyś jeszcze od taty, kiedy zabierał mnie na wyprawy wędkarskie. Teraz ja zabieram syna na wyprawy wędkarskie i używamy tego noża, chociaż syn już ma swoją morę, także uczy się posługiwania takimi narzędziami. Powiem tak, jest to nóż, tak jak mówiłem, Frostsmora, szwedzki, z ostrzem ze stali nierdzewnej. Kilka takich parametrów może na początek. Długość ostrza 10 cm, grubość tego ostrza to 2 mm. Rękojeść znana Wam ze współcześniejszych modeli noży Mora, czyli tworzywo sztuczne z rączką oblaną miękką gumą, która jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Świetnie ten nóż leży w dłoni, tak jak zresztą w zasadzie wszystkie mory z takiej serii. Co mogę powiedzieć? No, tak jak widać, nóż jest dosyć intensywnie użytkowany od wielu lat, więc nie jest może najpiękniejszy, natomiast świetnie trzyma ta stal ostrość. Dzisiaj tym nożem było przygotowywane też ognisko, była zbierana kora brzozowa, były przygotowywane i rąbane patyki na ognisko, także przy pewnej wprawie nóż tej wielkości spokojnie daje radę nawet przy delikatniejszym batonowaniu i naprawdę nie ma żadnej obawy, że ten nóż zniszczymy. Tak jak mówię, używam go bardzo często, nawet dzisiaj ten nóż był w użytku już od 5 rano, więc no, myślę, że naprawdę nie ma co tutaj narzekać na ten nóż. Jest to po prostu świetne narzędzie, które praktycznie zawsze ze mną jest, kiedy idę na ryby lub kiedy idę do lasu, tak? Jest to delikatniejszy brat noża Mora Robust. To jest taki Robust, to jest mój nowszy nabytek. Natomiast ten pewnie także z sentymentu noszę do dziś na ryby praktycznie za każdym razem i praktycznie za każdym razem jest mi przydatny, potrzebny i sprawdza się. Dobra, nie będę Wam więcej rozwodził się na temat jakości tego noża, bo wszyscy ją znacie. Powiem pokrótce. Moja opinia na temat tego noża jest prosta. Nóż świetny, rewelacyjny, tani i bardzo dobrze sprawdzający się w codziennym użytkowaniu. Także mogę go polecić z czystym sumieniem i polecam. Do zobaczenia w następnym filmie na moim kanale. Zapraszam, oglądajcie, subskrybujcie i łapki w górę. Do zobaczenia.